Proszę Wam, widzowie, dzisiaj zastanowimy się nad bardzo ważną rzeczą, mianowicie, czy Gregory to tak naprawdę jest robot, tak, zbudowany w 80 latach, po tym jak umarł. Zresztą, czyli chłopiec na F4. Zapraszam Was do, w prawym górnym roku macie odcinek Mondara. Zanim zobaczycie ten, to zapoznajcie się z tamtą teorią. A ja dzisiaj będę jej zaprzeczał. Czy się nie skreślam jej totalnie, ale dam argumenty na to, że to nie może być prawda. Dobrze, zacznijmy od tego, że mam dużo rzeczy, ale zacznijmy od tego, że chłopiec na paczpórki był takim, no był, płakał non stop, bał się i takim ciapą był. A ten, no jakby, wiecie, na jego miejscu, serio, mielibyście odwagę wejść do, włamać się do tak wielkiej pizzerii z, znaczy pizzerii, no galerii, tak jakby nazywajmy to, mega pizza Plexa, Plexu, i rozwalić tyle animatroników, mianowicie 3, no jeszcze za tonem to 4, kurde, no ja nie wiem, nikt by nie miał takiej psychy, więc no, po prostu inny mają charakter. Ja rozumiem, że... Znaczy, no jakby to był robot, no to by chyba miał charakter taki jak poprzedni, a nie inny. Fajną rzeczą jest to, że każdego animatronika oślepia fast kamera albo fast blaster. No nie, my nie możemy się strzelić fast blasterem, ale za to, jak używamy fast kamery, to oślepiamy wszystko wokół. Mianowicie wszystkie te i tak dalej. Na StarBoty to nie działa, ale to jest tylko glitch, bo tak naprawdę powinno działać, bo na niektóre działa, na niektóre nie działa, więc powinno działać, ale no się psuje. Więc chodzi mi o to, że jeśli oślepiamy wszystkich wokół, to my też powinniśmy zostać oślepieni tym, no bo co, no zamykamy oczy? No nie, przecież dalej ma otwarte. Zresztą inni mówią, że o, nie widzę nic. Na chwilę się zatrzymują, a my jakoś się nie zatrzymujemy. Wszystko widzimy, więc no jakby był animatronikiem, w sensie no, robotem, tym bardziej z lat 80., no to raczej by go to ślepiło, nie? No jakby. Kolejna sprawa, że chłopiec na paczwórki to było prawie że 40 lat temu w FNAF 4, a no, jakby 1983, a teraz w FNAF-ie jest 2025, więc, no, jakby nie patrzeć, 40 lat różnicy, ja rozumiem, że w 80-tych czy tam 90-tych latach go zbudował Fred Bear prawdopodobnie, ale no, według tej teorii, ale tak naprawdę to po co, on dalej żył, jakby, nie wiem, to w końcu co z Fredbearem? Bo jego nigdzie nie ma, nigdzie go nie widzimy, jakby. On był tam, to chociaż był maskotką, a teraz to pluszakiem, a teraz to... No gdzie on jest? No na pewno nie Freddym, bo Freddym jest Mike, więc no co poradzić. Poza tym, po co by miał po 40 latach dopiero, no jakby... Nie wiem, już nie mógłby od razu zbudować, jakoś rozbudować go, żeby starszy był. Poza tym, jeśli mamy bad ending, gdzie uciekamy z Mega Pizza Plexu, to okazuje się, że on jest bezdomny, Grzesiu. W dodatku przykrywa się, siedzi w kartonie, żeby mu nie było zimno i przykrywa się tym, jak to się nazywa, gazetą, żeby mu nie było zimno. I to widać po jego twarzy, że jest mu zimno. Więc, no, robotowi nie może być zimno, jakby no... Robotowi nie może być zimno, bo on nie czuje. Znaczy, na przykład taka sztuczna inteligencja może tak, ale no nie robot z 80. czy tam 90. lat, no bez przesady, żeby czuł zimno, no to przykrywał się, bo mu było zimno, więc to wykluczamy, że jest robotem, bo to nie pasuje do tego. Kolejna sprawa to jest to, że gdy w True Endingu spotykamy się z Aptonem, to myślę, że jakby źle on wyglądał, no to cały czas patrzy na nas przez ten swój komputerek, a my na niego, więc on powinien raczej nas rozpoznać i nie próbować nas, nie wiem, przejąć Freddy'ego, żeby on nas zabił. No jakby to jest trochę takie, wiem, że on mógł
nie zauważyć tego, że to jego syn i zaraz go zabije, ale no, głupotka. Poza tym, na przykład, mamy Sandropa. Kolejna rzecz, mamy Sandropa. Sandrop, no nie wygląda na jakiegoś mięśniaka, siłacza, on jest po prostu chudziutki i taki no... No nie jest, on jest bardziej do, nie wiem, skakanek i tak dalej, a nie do jakiejś pracy, gdzie potrzeba dużej siły, więc... Jeśli spojrzysz na to, to gdyby Gregory był robotem, to nie trzeba by go było podnosić. W sensie, czekam. Gdyby Gregory był robotem, to by pewnie ważył bardzo, bardzo, bardzo dużo. No może przesadzam, ale dużo by ważył. I taki chudziutki i słaby Sandro, pomimo że jest z metalu i pomimo że coś tam umie podnieść, nie jest taki mega słaby, to jednak no dzieciaka ileś tam, nie wiem ile on ma, metr czy ileś, no raczej by nie podniósł całego z metalu, no, no jakby wiecie, no to nie jest takie proste i to jest ciężkie, więc ja to też wykluczam, to jest taka mało istotna rzecz, ale jednak ważna. Jeśli mamy normalnych ludzi, to zawsze w grach jest kawałek staminy, gdzie można pobiec i potem się męczy i trzeba poczekać aż się załaduje. I Grzesiu też coś takiego ma, więc to daje, że jest robotem. To daje nam dowód, że jest też człowiekiem, bo... Zaraz to rozwinę, bo... Ludzie się męczą, więc biegnie chwilę i słabnie. I zaraz odpocznie, idzie powolutku i dalej biegnie. Więc to jest ten. To jest też dowód, ale można to też wytłumaczyć tak, że jakby ma baterię i chwilę dłużej ma mocy, a potem jak chwilę słabnie, bo musi naładować się, ale on... No nie, no to jest po prostu głupie. Jakby był robotem, to by chyba mógł wejść do tej stacji ładowania, nie? Poza tym, no, on też nie ma nieskończonej mocy. Więc musiałby tam chodzić. Ani razu tam nie wszedł. Animatroniki, na przykład taki jak Freddy, trzeba ładować wiele razy, jakby się nim cały czas chodziło. A Grzesiu nie wszedł ani razu. No może raz, ale to tylko po to, żeby się ukryć. Nie po to, żeby się naładować, więc... No musiałby albo mieć jakiś mały akumulator w środku zasilający go, albo ja nie wiem, no. No to jest trochę taka głupotka, więc no to też wyklucza teorię. No i jeszcze jak mamy ending, gdzie z Vanessą, gdzie ratujemy Vanessę, chyba to bodajże było w Princess Questie, roboty się, no, Afton traci kontrolę nad całą placówką, nad wszystkimi stabotami, w ogóle animatronikami i uciekamy z Vanessą, w sensie Vanessa tak jakby nas adoptuje i bierzemy głowę Freddy'ego i... No i... Grześ i Vanessa jedzą sobie lody. No dobra, ale jakby był robotem, no to... No po co by miał mieć lody? Jakby no to jest też trochę takie... Nie miałby jakichś lodów, żaden animatronik przez całą grę nic nie zjadł, więc... No on też raczej by nie powinien jeść. No i teraz tak. Kto zbudował Gregorego, teoretycznie według tej teorii? No pierwszy punkt to jest Fredbear. Ale co się z nim stało? Być może jak go zbudował, to po prostu, nie wiem, upadł, no chyba nie umarł, nie wiem, musiałby się spalić chyba, żeby... Zresztą nie wiem, no on też nie był zabitą duszą, więc on po prostu... To był pluszak, no, no... No nie, no to jest po prostu głupie, no, jakby... Nie zaprzeczam tej teorii, ale to jest głupiutkie. No więc, druga teoria, w sensie drugi sposób to jest taki, że Afton go zbudował, ale gdyby Afton go zbudował, to by go nie porzucił. I no jakby, no nie, no nie, no nie, no nie. Dlatego stał się zły, bo właśnie mu syn umarł, więc to by nie miało sensu, więc Fredbear by go musiał zbudować, ale on jest pluszakiem. Więc, no Afton nie zabijał wcześniej, on zabijał później, a nie przed 83, więc no, nie wiem skąd ten Fredbear w ogóle mógł z nim rozmawiać, no ale no dobrze. To jest taka trochę dziura fabularna. I kolejna rzecz, że Fredbear jakoś musiał go zbudować, więc albo zrobił tak, że zbudował tak jakby robota, animatronika i za pomocą remnantu wsadził jego duszę do tego robota. I no, i tak. I może ewentualnie trochę ją podrasował, ale druga sprawa, no
wtedy jeszcze Remnantu nie było, więc to nie wchodzi w grę. Bo Afton go odkrył trochę później, leciutko później. Więc druga sprawa to jest, że po prostu zrobił robota, ale w takim razie przez całą grę nie widzimy, żeby ani razu Grześ miał jakąkolwiek rysę. Nie ma ani jednej rysy, pomimo że takie przygody przeżył, tyle razy powinien mieć rysa, gdyby był robotem, a nie ma żadnej rysy, więc to też nie wchodzi w grę, to też jest takie trochę... Każdy animatron, coś mu się stało i chociaż jedną ryskę by miał, tak jak każdy robot, nie? A jemu się nic nie stało. Zresztą widać, że to nie jest jakiś ten, on nie ma łączeń też. Każdy animatron, szczególnie w palcach, ma łączenia, żeby mógł poruszać ręką, nogą, palcami, wszystkim, głową, a za to tak zwany Gregory Grzesiu, on nie ma łączeń. Więc co, ktoś po prostu zdarł z jakiegoś dziecka skórę i mu narzucił i w sensie założył mu na jego metal i co, i ten, ale no nie, no to wygląda jakby normalnie miał kości i wszystko, on nie wygląda jak robot. A zresztą nawet jakby ktoś jakąś skórę z jakiegoś dziecka ściągnął i nałożył na niego, ta skóra by zgniła po jakimś czasie i po prostu wyglądałby jak zombie, więc no... O, no to jest też troszeczkę takie zaprzeczające tą całą teorię. Ale nie mówię, że teoria jest głupia, ale... No ale ma swoje minusy. I w tym odcinku zaprezentowałem wam wszystkie moje rzeczy, argumenty, jakie zaprzeczają tej teorii. I jakie stwierdzają, że ta teoria to... No, lekki, że tak powiem, nie wypał. No ale... Teoria była spoko. Mam nadzieję, że film się spodobał. I do zobaczenia. Wpadajcie też na inne moje filmy.